Dwa duże poproszę, tylko migiem. Proszę pana, trochę kultury. I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił pół beczki. Geralt, tutaj! O, białowłosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić. Dzięki. Może innym razem. No co ty? Nie daj się prosić. Ja stawiam. Popisujesz się? Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał? Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Kim ty właściwie jesteś? Gaunt Rodim, zwany... Nie o to pytam. A, więc chcesz raczej wiedzieć, czym się zajmuję. Zasadniczo daję ludziom to, o co proszą. Można powiedzieć, że spełniam życzenia. Szlachetnie, ale ty zawsze chcesz czegoś w zamian. Prawa rynku. Nie ja okułem powiedzenie, że nie ma nic za darmo. Nie jesteś człowiekiem, to jasne. Kim w takim razie? Demonem? Dżinem? Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak. Nie, Geralt, nie chcesz wiedzieć. Ten jeden raz ci daruję i nie spełnię twojego życzenia. Ci, którzy poznali moje prawdziwe imię, albo już nie żyją, albo spotkało ich coś znacznie gorszego. A ty jesteś mi jeszcze potrzebny. Naprawdę panujesz nad czasem? Czy to tylko kuglarska sztuczka? A co za różnica? Spora. Powiedzmy, że czas zawsze mnie fascynował, więc nauczyłem się, jak z niego korzystać. Czemu akurat czas? Geralt, istnieją trzy wymiary. Długość, szerokość i wysokość. Czas jest czwartym wymiarem. Na moim miejscu ukochałbyś sobie szerokość? No proszę cię. Czemu zawdzięczam twoją obecność? Chciałem ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z Olgierdem. I już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić trzy jego prośby. I zrobiłem to. Zdejmij ze mnie to znamie. Jesteśmy kwita. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontraktu, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Sprowadź Olgierda do starej świątyni Lilwanii. Nie było o tym mowy. Owszem, było. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane kruczki. Drobne zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu. Dotyczy to także umów ustnych. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję, wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycia. Koniec cytatu. Tak, pamiętam. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę znamie. Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. Co u licha? Czemu mam muchę w zupie? I skąd się to wziąłeś?